Dzień dobry, z tej strony Aleksander Jura. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Grzegorzem Onyszko, historykiem miejscowym w Sosnowcu i przewodnikiem w naszym mieście. Pierwszą wycieczkę zorganizował Pan na studiach. Dlaczego akurat Sosnowiec? Dlatego, że akurat Sosnowiec najlepiej zna i jedno z najciekawszych miast w regionie. Bardzo ciekawej i burzliwej historii. Czy uważa się Pan za nowoczesnego patriotę? Przychodzi Pan na jakieś manifestacje? Znaczy ja unikam manifestacji, bardziej to żeby pokazać tą swoją małą ojczyznę, nie tylko. Też staram się jakoś publikować jakieś ciekawe materiały, czy inne rzeczy takie, coś napisać. Czyli jest pan nowoczesnym patriotą i nie toleruje pan demonstracji siłowych? Nie, to się raczej zazwyczaj się dobrze nie sprawdza. Co pokazuje Pan turystom w naszym mieście? No, w Sosnowcu jest akurat dużo do pokazania, bo jest dziedzictwo przemysłowe, jest oczywiście wielokulturowość. Tutaj za nami jest taki przykład wielokulturowości, cerkiew prawosławna, pod wezwaniem świętych sióstr wiery, nadjeżdy i lubi i matki Zofii. Czy uważa Pan, że dobrze nasze miasto traktuje kulturę regionalną i czy kultywuje ją? Kultywują, czy nie za bardzo? A, z tym to bywa różnie. Jeśli chodzi o zabytki, to przez ostatnie lata dosyć dużo zostało zniszczonych, a to nie tylko kwestia samego miasta, jak i właścicieli, czy nawet powiedzmy sobie innych podmiotów, tak jak spółka restrukturyzacji kopalń. Także jeśli chodzi o jakąś taką promocję miasta, o pokazanie tego, co tu jest najciekawsze, to też z tym bywa różnie. Owszem, Centrum Informacji Miejskiej prowadzi jakieś wycieczki, są budowane jakieś foldery. Kim według Pana są nowocześni patrioci? To na pewno osoby, które starają się dbać o swoją ojczyznę. Jak ktoś na przykład uprzejmuje swoją okolicę, posprząta, czy czegoś na przykład nie zniszczy, co czasami niestety bywa, no to już można nie powiedzieć, że ceni swoją ojczyznę, czyli ceni tą małą, a tym samym dużą. Jeśli też zwiedza, stara się pokazywać tą swoją ojczyznę, czy opowiadać o niej w dobry sposób.